Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słychać i widać dobrze. Mamy trochę informacji fajnych, myślę, na dzisiaj, takich akurat na kawę. Rozmawiamy tutaj na YouTubie na temat trzech właściwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która jest dosyć błaha, dla nas przynajmniej, i też pogłoski bardzo mocno są rozdmuchane, a mianowicie sprawa dotycząca tego, że DJI zostało na amerykańskim rynku zbanowane. To jest plotka, słuchajcie, nie dajcie się wciągnąć w tę grę, bo nie o to chodzi, że DJI nie będzie mogło sprzedawać dronów, tylko DJI nie będzie mogło korzystać bez pozwolenia rządu amerykańskiego z amerykańskich technologii. Takich technologii jak na przykład Mavic 2 Enterprise korzystał z kamer FLIR. FLIR jest amerykańską firmą, więc bez zgody rządu amerykańskiego DJI nie będzie mogło korzystać z amerykańskich technologii. I to na tym polega to doniesienie. Jeżeli ktoś pisze takie rzeczy, czy właśnie tego typu informacje, jak Bill, którego tutaj pozdrawiam, to znaczy, że nie do końca wie, o co chodzi. Jeżeli chcecie, zaraz znajdziemy ten odpowiedni komentarz i artykuł. I tu jest informacja, która jest podana przez Drone XL. Bardzo fajna strona i polecam. Commerce Department at DJI to its economic blacklist. Widzicie to? To jest ten komentarz i to jest najlepsze źródło, które mamy. Dodano 14 godzin temu. I uwaga, dobra. Tu jest oświadczenie DJI. DJI is disappointed that US Department of Commerce decision i tak dalej, ale że customers in America can continue to buy and to use DJI products normally. Jak widzicie, to jest komentarz rzecznika czy osoby, która z ramienia DJI się wypowiadała. Więc to jest plotka, że DJI zostało zbanowane. Po prostu nie mogą korzystać bez pozwolenia rządu z amerykańskich technologii. Tu jest komentarz, jeżeli sobie przeczytamy to dokładnie, jeżeli chcecie, to ten artykuł jak najbardziej polecam, DroneXL.co. Także tak to wygląda i fajnie byłoby, jakby ludzie faktycznie nie rozsiewali takich plotek, które są niesprawdzone albo które są po prostu fejkowe, czy to jest tak zwany fake news. To jest pierwsza rzecz. Druga...